Witajcie, kochani, w trzecim odcinku z Ekstra Liniami. Dzisiaj kolejne zdrabki. Wybieram 15. Tu mamy 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 i weźmiemy tutaj jeszcze jedną. 15 zdrapek jest i od razu zaczynamy. Przybliżę. Tutaj mamy paczkę 97, zdrabka z numerkiem 5, należy do Pawła Panek. Tutaj jest 97, wszystko pasuje. Trzymam za wszystkich kciuki i zaczynamy. Kwiat i serce. Jeszcze zerknę, czy tutaj nie ma pewniaka, nie ma. Następnie balony i kości. Kolejne dwa symbole, sakwa i okulary. Następnie popcorn i diament. Kolejne dwa symbole to arbuz i korona. Gwiazda i klucz. Tutaj mamy jedną gwiazdkę. Ostatni symbol to dzwonek. Czy dzwonek jest? Dzwonka nawet nie ma. Linie niestety są puste. A więc zapisuję pod piątką 0. Kolejna zdrabka, paczka 84. Mamy tutaj zdrabka z numerkiem 23, należy do Mati Drapie. Oczywiście na kanał Mateusza bardzo serdecznie zapraszam. Tutaj pewniaka też nie ma. Moneta i podkowa. Następnie lody i łódź. Piłka i klapki. Kolejne dwa symbole to kości i klucz. Tutaj mamy kości. I to wszystko. Gwiazda i leżak. Kolejne dwa symbole, cytryna i rolki. Ostatni symbol to wiatrak.
wiatrak jest tutaj i tutaj, ale to nam nic nie daje. Kontrolne, różne, a więc zapisuję 0. Bardzo mi przykro, Mateusz. Kolejna zdrabka. Paczka 84, zdrabka z numerkiem pierwszym, należy do Aleksandry J. Ok. A tu widzę, tu mamy pewniaka w tej zdrabce. Ok. Rower i klucz. Następnie okulary i dzwon. Kolejne dwa symbole, słońce i piłka. Serce i księżyc. I tutaj jest serduszko. Lody i krab. Kolejne dwa symbole to czapka i biedronka. Jest druga linia. Brawo. Jest trzecia linia. Pięknie. Tutaj biedronki. I to tyle. Ostatni symbol to motyl. Czy rolki były? Bo chyba... Nie, rolek nie było. Motylek. Ale to nam nic nie daje. Są trzy linie. I sprawdzamy. Jest 10 zł. 10 zł. I tutaj mamy trzecią linię. Również 10 zł. Wychodzi na to, że na tej zdrabce jest 30 zł. Kontrolne E, wszystko się zgadza. A więc dla Aleksandry zapisuję 30 zł. Kolejna zdrabka z numerkiem czwartym, paczka 84. To jest zdrabka Pawła Panka. Panek, przepraszam. I tutaj pewniaka nie ma. Leszak i popcorn. Następnie wiatrak i parasol. Kolejne dwa symbole to gwiazda i klapki. Diament i korona. Biedronka i ptak. I jest linia. Brawo, Paweł. Rolki i rower.
Ostatni symbol to słoń. Ale to nic nie daje, jest jedna linia. Tutaj mamy linię, a pod linią 10 zł. Kontrolne C, wszystko się zgadza, a więc zapisuję 10 zł. Kolejna zdrabka, numerek 3, paczka 97. Jest to druga paczka. A numerek 3 należy do Moniki Nowak. Ok. Piłka i tęcza. Tutaj pewniaka też nie ma. Korona i serce. Następnie popcorn i diament. Kolejne dwa symbole to moneta i rolki. Jest moneta. Klucz i lody. Motyl i balony. Tutaj mamy balony. Ostatni symbol to słońce. I jest linia. Brawo. Jest jedna linia. I sprawdzamy pod linią 10 zł. Kontrolne C. Wszystko się zgadza. A więc tutaj to jest drapka numerek 3, Monika Nowak, 10 zł. Ok. Kolejna zdrapka, paczka 87, numerek 4, należy do Gosi. Motyl i krab. Następnie piłka i łódź. Kolejne dwa symbole to słoń i okulary. Tutaj. Okulary. Kolejne dwa symbole to kwiat i klucz. Następnie klapki i sakwa. Tutaj sakwa. I tu jeszcze klapki. Rower i serce. Ostatni symbol to tęcza. Tęcza.
Tutaj, tutaj jest, ale to nic nie daje. Linie są puste. A więc tutaj zdrapka z numerkiem 4. Gosiu wpisuje 0. Ok. Kolejna zdrapka, paczka 87, zdrapka z numerkiem 11. Jest to zdrapka również Gosi. Krab i arbuz. Kolejne dwa symbole, motyl i korona. Następnie cytryna i gwiazda. Okulary i klucz. Tutaj mamy okulary. Kolejne dwa symbole, moneta i diament. Sakwa i dzwon. Ostatni symbol to ptak. Ptak jest tutaj. I wychodzi na to, że linie są puste. Wszystko się zgadza. A więc tutaj paczka 87, zdrapka z numerkiem 11. Coś pokręciłam. Coś pokręciłam, kochani. Tak, znowu paczki tu pokręciłam. Tutaj było 0,97 paczka. Ja sobie to jeszcze sprawdzę, ale widzę, że ja tutaj mam w 87 już wpisane 0. Dobra, coś pokręciłam. Ja sobie to sprawdzę. Kolejna zdrapka z paczki 97, zdrapka z numerkiem drugim, należy do Ibel. Gwiazda i czapka. Następnie arbuz i słońce. Klapki i korona. Tutaj korona jeszcze. I tutaj klapki. Rolki i piłka. Następnie cytryna i serce. I tutaj na samym dole mamy kolejne dwa symbole, sakwa i podkowa.
Ostatni symbol to balony. Balonów nie ma, zdrabka jest pusta. Ok, a więc tutaj dwójeczka jest 0. Kochani, ja sobie to szybko sprawdzę i zaraz wracam. Nie daję to spokoju, co pokręciłam. Już jestem. Faktycznie w obydwu zdrabkach jest 0 w jedenastkach. Pokręciłam po prostu paczki. Ok, kolejna zdrabka, paczka 87, zdrabka z numerkiem 14, należy do Gosi. Ok, rolki i lody. Ale tych symboli nie ma. Łódź i kości. A nie, lody jednak są. I tutaj kości. Następnie klucz i arbuz. Kolejne dwa symbole to czapka i balony. Rower i kwiat. Następnie tęcza i motyl. Tutaj mamy motyle. I ostatni symbol to krab. Czy krab tutaj jest? Nie ma. Linie puste, wszystko się zgadza. Paczka 87, numerek 14. Wpisuję 0. Kolejna zdrabka, paczka 90. Tutaj mamy paczkę 90, zdrabka z numerkiem 16, zdrabka Pawła. Ok, pewniaka tu nie ma. Krab i piłka. Następnie okulary i popcorn. Kolejne dwa symbole to balony i rolki. A co ja trapię? Wiatr. Czapka i cytryna. Jest cytryna. Tutaj kolejna. Następnie parasol i tęcza. Kolejne dwa symbole to klucz i kości. Ostatni symbol to korona. Korona jest tutaj, ale to nic nie daje.
I wychodzi na to, że te linie są... O nie! Coś ominęłam. Tak, już widzę. Tutaj serce ominęłam. I tutaj są dwie linie. I to by się zgadzało po kontrolnych. Jest 10 zł. I tutaj jest 10 zł. Kontrolne D. Zapisuję. To jest paczka 90 strapka z numerkiem 16. Zapisuję 20 zł. Dobrze, są te kontrolne. Kolejna zdrabka z paczki 90 strapka z numerkiem 1 należy do Moniki Esz. Tutaj pewniaka również nie ma. Ok. Balony i sakwa. Kolejne dwa symbole to wiatrak i księżyc. Słońce i kwiat. Tutaj jeszcze balony. I tutaj kwiat. Łódź i okulary. Tutaj jest łódź. Okej. Dzwon i podkowa. I tutaj podkowa. Kolejne dwa symbole to tęcza i moneta. Ostatni symbol to klapki. Klapki są tutaj. I to by było na tyle. Linie puste. A więc zapisuję 0. Kolejna zdrabka. Paczka 90, numerek 25. Należy do Pawła. Ok. Pewniaka tutaj nie ma. Kwiat i czapka. Następnie biedronka i leżak. Kolejne dwa symbole to słońce i sakwa. Tutaj biedronka pominęłam. Gwiazda i krab. I tutaj krab. Okej. Łódź i słoń.
Następnie arbuz i moneta. I ostatni symbol to rower. Rower tutaj, tutaj i tutaj, ale linii nam to nie tworzy. Wszystko się zgadza. Zdrabka jest pusta. Wpisuję 0. Kolejna zdrabka z numerkiem 4, paczka 90. Jest to zdrabka naszej Ani, czyli Niuli ze Szczecina. Na kanał Ani bardzo serdecznie zapraszam. Pewniaka nie ma. Ok. Słońce i cytryna. Kolejne dwa symbole to biedronka i rower. Następnie podkowa i balony. Piłka i diament. Kolejne dwa symbole to kwiat i ptak. Łódź i klucz. I ostatni symbol to dzwon. I jest linia. Brawo. Tutaj mamy dzwon. I tutaj. Ok, wychodzi na to, że jest jedna linia. A pod nie, coś pokićkałam, kochani, chyba. I chyba już widzę, co. Okulary sobie tutaj wydrapałam. Aniu, bardzo serdecznie Cię przepraszam. Linie są puste. No, kwota bardzo fajna, ale mój błąd. Czemu ja te okulary wydrapałam? No nie wiem, no ale w każdym bądź razie okularów nie ma. Najmocniej Cię przepraszam. Wpisuję 0. Kolejna zdrabka, paczka 97. Zdrabka z numerkiem 19 należy do Natalki z kanału Natko Drapiejmy. Bardzo serdecznie do Natalii zapraszam. Ok, czy tutaj jakiś pewniak? Nie. Łódź i gwiazda. Balony i lody. I tutaj mamy lody. Następnie tęcza i leżak.
motyl i podkowa. Popcorn i sakwa. I tutaj popcorn. Ok. Diament i klucz. Ostatni symbol to piłka. Piłka jest tutaj, ale to nam nic nie daje. Linie są puste, wszystko się zgadza. 97 paczka. I to jest numerek 19. Wpisuję 0. Na dzisiaj ostatnia zdrabka z paczki 90. Mamy tutaj zdrabka z numerkiem 3. Należy do Moniki Esz. Tutaj pewniaka nie ma. Kości i dzwon. Słoń i popcorn. Następnie księżyc i rower. Parasol i serce. Słońce i wiatrak. Tutaj słoneczko. I tu wiatrak. Dwa kolejne symbole to lody i korona. Ostatni symbol to piłka. Piłka, piłka, a piłki nie ma. Linie są puste, wszystko się zgadza. Zdrabka z numerkiem 3. Wpisuję 0. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Dzisiaj na 15 zdrapek. 4 wygrane. Zobaczymy, co będzie jutro. Dziękuję. Życzę Wam miłego wieczoru i do usłyszenia. Pa, pa.